Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam składane, zwijane kubki szwedzkiej firmy Wildo Renais. Mały i duży, jak widać, mieszczą się jeden w drugim, więc zajmują małą powierzchnię i łatwo można to spakować do plecaka czy do torby. Oba kubki ważą 68 gramów. Mały kubek waży 23 gramy, duży 45 gramów. Mały kubek ma pojemność 250 ml, ale to jest taka teoria, nawet do samego końca tyle nie nalejemy, więc raczej on ma trochę mniej, ale taka użytkowa jego pojemność to według mnie 200 ml. No i świetnie nadaje się na małą kawę, małą herbatę, mały napój i raczej nic poza tym. Wersja większa, tu jest o teoretycznej pojemności 600 ml, z tym, że taka użytkowa według mnie to jest 500 ml. No i tu możemy sobie zrobić wielką kawę, wielką herbatę, wielki napój, jakieś dania, na przykład chińskie zupki, idealne, tutaj jest to wszystko do zalania. Jakąś owsiankę, czy coś w tym rodzaju. No i jakieś po prostu danie, które wymaga na przykład zalania wrzątkiem. No to taki kubek jest bardzo dobry. Z czego to jest zrobione? To jest taki termoplastyczny polipropylen bez BPA, czyli szkodliwego bisfenolu A. Oznaczenia na dużym, raczej małym, a teraz dużym. No i jak widać, wersja zwinięta, wywijamy do góry i mamy kubeczek. Jest rączka, ona jest w miarę sztywna, więc dobrze się to trzyma. Ja ostatnio rzadko używam jednego i drugiego. Kiedyś dosyć sporo to używałem. Dzisiaj w zasadzie w większości używam tego małego do nabierania wody, na przykład z jakiejś rzeczki do nalania do butelki, aby ją przefiltrować. Jeśli jest mały stan wody, no to jak zanurzę butelkę, to naleje się do połowy, więc takim kubeczkiem sobie doleję do pełna. No i zwijany kubek mało zajmuje, mało waży, więc idealny. No kiedyś oczywiście robiłem to, co mówiłem w tym kubku, teraz raczej używam innych kubków. Ale jak najbardziej według mnie on jest w porządku. Mały kubek nie ma żadnej skali. W środku, chociaż czasami by się przydała, na przykład miarka 100-200. Za to duży już ma. Też go trzeba wywinąć. Tak to wygląda. Też ma podobną rączkę i dobrze się to trzyma. Nawet jeśli zalejemy tutaj pół litra wody, to nam to nie wyleci. Tu mamy dno sztywne. Te ścianki są bardziej takie giętkie. Tak samo jak i tu. Także na dowolnej powierzchni jak położymy, to nic tu się raczej nie powinno wylać, o ile nalejemy oczywiście mniej niż do samego pełna. No i tutaj na tylnej ściance jest skala co 100 ml, niby do 600, ale raczej według mnie maksymalnie to 500. Wtedy można spokojnie na przykład przynosić czy popijać bez żadnego rozlewania gdzieś na boki. No kubki kiedyś bardzo mocno używane. Ten większy właśnie do różnych dań, głównie różne chińskie zupki i tym podobne rzeczy, bo tam gdzie na przykład podgrzewałem jakieś danie na metalowym czymś, metalowym kubku, no to jadłem z tego metalowego kubka, a jeśli coś trzeba zalać wodą, no to w metalowym po prostu gotowałem wodę, a do takiej osoby zalewałem. No teraz troszeczkę inne kubki używam, inne naczynia, więc mniej to jest mi potrzebne, ale oczywiście od czasu do czasu
jak najbardziej takiego czegoś będę używał. Jak widać, jest to po złożeniu bardzo małe i lekkie. Także nikt nie powie, że to się nigdzie tam nie zmieści. W zasadzie można to nosić nawet i w kieszeni. I też będzie dobrze. Trochę po pewnym czasie tak czuć plastik, o ile komuś to nie przeszkadza, ale raczej chyba codziennie tego nie używamy, albo zbyt często nie używamy, to raczej nie powinno to nikomu przeszkadzać. Raczej tak po pewnym czasie to tak, może dlatego, że się bardziej to porysowała powierzchnia, jak było to nowe, to tego plastiku tak nie było czuć. Najprawdopodobniej od tych zarysowań, no ale tak ogólnie nie jest jeszcze źle. Ja jak najbardziej polecam takie, o ile ktoś oczywiście potrzebuje, bo jak ktoś nie potrzebuje, to nie kupuje. Mamy wersję zwiniętą. No oczywiście troszeczkę wiadomo, że ten mniejszy gorzej się czyści. Ten duży to jest większa powierzchnia, więc łatwo to wyczyścić w środku. Tu jest troszeczkę gorzej, ale nie jest jeszcze tak tragicznie. No i jak widać, dwa kubki złożone, jeden w drugim. Ja polecam jak najbardziej, jeśli ktoś chce mieć lekkie i małe. Przykładowe użycie kubków. Tutaj będzie kawa, a tutaj tajskie danie Tom Sab. No i wszystko będzie zalane wodą z termosu o temperaturze 93 stopni. Mała kawa, no i takie powiedzmy małe danie. Trochę dłużej trzeba poczekać niż taki typowy wrzątek, ale oczywiście też się wszystko zrobi. No i za chwileczkę będzie można jeść, a później pić. Gdzie oczywiście takie coś kupić można, w jakiej cenie. Wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.